Bardzo ważne zadanie z egzaminu ósmokrasisty z brył. Tutaj mamy dwa jednakowe klocki w kształcie ostrosłupa prawidłowego. Każdy o polu powierzchni całkowitej. 80 cm2. No, coś tutaj mnie idzie. Dobra. Podstawa i ściana boczna mają równe pola. Staś je skleił. Powstało to. Jakie pole powierzchni ma bryła otrzymana przez Stasia? Tutaj może wyznaczymy najpierw pole jednej ściany, czy to podstawy, czy to ściany bocznej. Oczywiście to nie jest 160, to nie jest, że dodać do siebie i tyle, nie, 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 bo one są tutaj sklejone, więc musimy je wykluczyć. Ja to może zrobię w taki sposób, że właśnie wyznaczę pole jednej ściany, czyli muszę podzielić 80 na 5, a tu mamy 16. To jest pole jednej ściany. Teraz ym, mogę policzyć te 4 i te 4, 8 i 8 pomnożyć razy 16. Wyjdzie nam 128. A można też zrobić tak, że dodać te pola powierzchni dwóch brył, czyli będzie 160 i odjąć to, co. Ym, jakby nam tutaj uciekło z tych e, powierzchni, czyli podwojona powierzchnia podstawy, bo tutaj mamy sklejone ze sobą dwie podstawy, czyli ta powierzchnia już jest jakby wykluczona. Czyli mamy minus, pole powierzchni jednej takiej podstawy jest 16, czyli możemy zrobić minus 32, no i wyjdzie nam na to samo. Matma się liczy, to jest ja codzienna dawka matmy.